Cześć, witajcie w wspomnianym w którymś tam odcinku z Wiedźmina For Honor. Znaczy to jest open beta, ale pobrałem ją, w ogóle jakieś serwery, nie wiem, Uplaya były przeciążone, bo mi się nic nie chciało pobrać. Ale w końcu się udało. I rzućmy na ustawienia okiem. Są to ustawienia takie, jakie mi dobrało pod moją kartę graficzną. Tutaj macie 770. Cały czas na 770 lecę. No i tak, wysokie mi ustawiło. Filtrowanie razy 8, tutaj wygładzanie na jedno maksa wsadziło. No ogólnie to takie, no w miarę ten anti-aliasing z nadpropagowaniem, tego nie polecam włączać, bo to nie polecam. Czyli takie ustawienia, oczywiście Full HD. Mamy prolog. Znaczy prolog, to jest jakiś trening, bo ja tu jeszcze nie grałem w ogóle. Po prostu odpaliłem grę i takie coś mi się pojawiło, nic więcej. Jakiś tam filmik był i tutaj od razu mi wleciało coś takiego. Weź kukłę na cel, aby przejść lewy kontrol. Przełącz na inny cel. Aha, dobra, ale tam się przełącza. Powiem wam, że na tych ustawieniach, co mi tam gra pokazała, to na razie mam zablokowane na 60 FPS-ach. Jeszcze ani razu nie spadło. Możliwe, że jak będzie później w multi więcej tam postaci i tak dalej, że to pospada trochę. Ale jest spoko. Dobra, ćwicz dalej ustawienia gardy. Górną, lewą, prawą, górną, lewą, prawą. Przerwać trening, przytrzymaj, nie wiem co. E, nie trzymając gardy. Aha. Przytrzymaj, jestem w tej gardzie, przytrzymam lewy kontrol, to mi przestaje być w gardzie. A jeżeli nacisnę znowu, to znowu będzie w gardzie. Trzymaj E. Dobra, mogę jakoś uderzać? O cholera. Blokowanie. Aby zablokować cios, ustaw gardę w kierunku ataku. Lewy kontrol. W kierunku ataku. Aha, dobra. Czyli mi się pokazuje, w którą stronę on będzie uderzał. Spoko. Bardzo fajny system walki jest. Góra. Na pewno lepszy niż, już to mogę powiedzieć, że lepszy niż tej całej Shivarli, bo grałem w to Shivarli. To w ogóle taka jakaś porażka ta gra trochę dla mnie. Nie widzę sensu za bardzo. Uderzył mnie. Dobra. A dobra, nie bij mnie już. Cel wykonany. Atakowanie. Atakuj zmieniając gardę. Dobra. Lewy słaby cios, prawy silny cios. Jak w większości takich gier. Aha, to mi pokazuje, jak on się teraz broni, tak? Dobrze mówię? Tak. Czyli ja mam unikać tego górnego, nie? Bo jak dam górny, to dokładnie on to odblokuje. Pokonaj wroga słabymi atakami. Nice. Nie no, bardzo, bardzo mi się podoba to. Możliwe, że z tego singla zagramy. Teraz silne ataki. Ło, silny mu połowę zabrał prawie. Pięknie. No dobra, już nie muszę ćwiczyć. Cel wykonany.
Przejmij strefę A. Let's go then. Ale graficznie też to ładnie wygląda, muszę powiedzieć. Cały czas trzyma 60 FPS-ów, ani dropu nie ma żadnego, czyli optymalizacja też na plus. Strefy do przejęcia. Daję wszystkich przeciwników w strefie do przejęcia i przez kilka sekund nie pozwól tam wejść kolejnym, aby ją kontrolować. Coś takie jak Conquest w BF-ie. Gij. Okej. Strefa B. Unik z przewrotem. Wow. Żołnierze, nie można namierzać, opuść tryb gardy, a następnie zabić za pomocą lewego. Aha, czyli tu po prostu mamy bić. O, ale ich. To są takie silvery. O kurna. Ej, by się na mnie dużo osób rzuciło. Ten zabłąkany nie wie co się dzieje, tarczę mu rozwaliłem. Przesunąć front, ale zabiłem chyba wszystkich tam. Przejęte 100 punktów. W sumie. Czekajcie, ja tu mogę chyba w nakładce Uplay włączyć FPS-y, tylko ja nie wiem, czy wy je będziecie widzieć. Nie, nie będziecie ich widzieć. Niestety. Niestety mam nakładki w OBS-ie wyłączone. No trudno, ale musicie mi wierzyć na słowo. Jak to wygląda? Może jakiś benchmark zrobię z tej gry, żeby pokazać mniej więcej jak to działa. Gdzie jest strefa C? Tam do góry muszę się. Dobra, ale ja bym nie chciał to pozabijać. Dobra, padniecie w końcu? Nie, oni się respią. Dobra, idę stąd. Moi niech sobie radzą. Jak się po drabinie wchodzi, po prostu się do mnie podchodzi, okej. Okay. Na mieć przeciwnika. Używaj uników w odpowiednim momencie, aby nie otrzymywać ciosów. Okej, wsad plus spacja. Dobra. Leżeć tam. Nie bij mnie tak. Halo. Kontra jakaś. Ja bym chciał jakieś kontry tutaj. Fajne sobie ogarnąć. Nikt jest nowy cel. Przełam gardy wroga. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Kontrol naciśnij, a następnie szybko naciśnij. Okej. Okay. Aha, dobra. Oko. Taki atak z góry najwięcej daje, widzę.
awangardia i rzut. Dobra. Piękne, szkoda, że mu to życie nie bierze. Nisko lanka. Nice. C przejmowane. Otrzymuje 200 monet. Ukończono trening. Gratulacje. Wróci do menu głównego. Zaraz zobaczcie, jak menu wygląda. Jak grać, zagrywka niestandardowa. Opcje, sklep, personalizacja postacie. Co my tu mamy? Zrekrutować można. Aha, w ogóle były do wyboru trzy jakby frakcje na początku. I ja wybrałem... wybrałem... tych... jak oni się nazywają? Wikingów. Są jeszcze rycerze i samuraje, samurajowie. Czy samuraje? Samurajowie? Samurajowie chyba. Ja wziąłem Wikingów. Także to, nie wiem co tu można zmieniać. Aha, mogę to... Tego mogę zrekrutować za 500. Tą laskę też. No dobra, no ale nie chcę na razie. No ja jeszcze nie grałem tym, no to po co mam rekrutować nowych? Sklep, co jest w sklepie? Aha, sklep, czyli kupić grę. Grupa, profil to nie, no opcje to opcje. Interfejs, co mamy w interfejsie? Schemat pełny, własny, minimalny, wyłączony. Nie, no dobra, dajmy pełny. Wyświetlanie grafiki to już widzieliście. Ten dźwięk. Chat głosowy. Prywatność tylko grupa. Nie, naciśnijmy mówić. To w sumie. Co mi to lata, bo tak jest, naciśnijmy mówić. Albo wyłączony. O. Nawet będzie lepiej. No dobra, zagrajmy sobie jakąś grę. O. Nie wiem, gra wieloosobowa chyba. Z kiedy jestem? Pojedynek, śnieżna noc. Co się stało? Lobby, aha. Ale to ja nie chcę zesaj. Szybka rozgrywka, dominacja, szukanie graczy. No dobrze. Widzę, że jest 4 na 4 chyba. Bo jest 8 slotów. Aha, i też, że na początku gry był do wyboru taki ten tutaj emblemat jakby. O, ja sobie tam nie chciał mi się bawić w to, po prostu sobie klikałem losowy, aż mi się któryś spodobał i w sumie ten był taki spoko. Szukałem bardziej jakichś takich czarno-czerwonych lub ewentualnie niebieskich, ale nie widziałem żadnych takich. Dobra, nie mogę dołączyć. Będzie zlipa trochę. O, a niestandardowa, a w ogóle są jakieś takie, że serwery sobie poszukam, czy coś. Jest coś takiego. The Faction War is a persistent cross-platform conflict between the Knights, Vikings, and Samurai. The faction you've pledged allegiance to determines who you'll fight for in the Faction War, but doesn't stop you from playing any available hero. The Faction War englobes all multiplayer and bot activities. After each match, you will be awarded war assets based on your personal performance. You can deploy war assets to help conquer an enemy territory or defend one of yours against opposing factions. On a global level, the faction war is divided into territory updates, rounds, and seasons. Territory updates occur every 6 hours, while rounds last 2 weeks, and seasons last 10 weeks. For each territory update, the faction with the most war assets on a specific territory controls it. The world map will display the new faction-controlled territories and move the different fronts. Fronts will define which map you will play on. A map that was controlled by the knights and is now controlled by the samurai will have many visible changes. At the end of each round,
Players who participated will get a reward, depending on the rank of their faction in that round. Once the season ends, everyone will get rewards depending on the rank of their faction. At the end of each season, the faction war is reset and will resume after an off-season period. The world will forever be impacted by what happened in the previous seasons of For Honor. Dobra. O, okej, okay. Tak trochę jej nie słuchałem. Gdzie jest mój kursor w ogóle? Ja nie widzę kursora. Mogę jakąś klawiaturą to wybierać? No nie wiem, deathmatch bym zagrał powiedzmy. 4x4. Gracz versus gracz. O, kursor się pojawił. Gracz versus gracz. Graj. Wyszukiwanie graczy. Co to są ustawienia? Dobra. Nie chcę tam szukać niczego, zmieniać. Nie wiem, czemu Nadia jest na czerwono, czy coś jest nie tak u mnie, czy coś jest nie tak z serwerami. W ogóle, no tak jak mówiłem, coś z Zipleniem się stało wtedy. Bo mi się pobierało normalnie, ładnie, całą prędkością łącza, nagle później się zesrało i się w ogóle nie pobierało. Język, twój język. Nie wiem, jak to długo będzie się tu robić się. Może już nie gram, że ta beta jest tak słaba, że po prostu wszyscy już olali. Wątpię. No, mi się podoba na razie. Nie wiem, no, pewnie jest już pełna. Może oni po prostu mają... No ja nie chcę 1-1, przecież gracz versus SI, no to będzie w najgorszym wypadku, no dominacja, gracz versus gracz. Graj. Może dominację znajdzie. Będziemy przejmować punkty. Wszystkie regiony są ustawione, czyli to też będzie szukać co? Ameryki. Więc powinno znaleźć, no. Nie wiem, czemu nie chcę. No nie wiem. Chyba trzeba będzie z SI zagrać, tak mi się coś wydaje, bo chcę zobaczyć, jak wygląda. Tylko nie wiem, czy z SI nie będzie coś takiego jak po prostu. O, kursor w ogóle jest. Są w ogóle waluta w tej grze to stale. Obraź muszę rozgrywkę izolacji przeciw SI. Dobra. Sprawdźmy ten deathmatch, ale gracz versus SI. Może teraz coś znajdzie. Ja już powinny. No. Teraz już jest spoko. Dobra, weźmiemy sobie to. Włącz, aby na krótko się zwiększyć prędkość ruchu. Jak to wybrać? Aha, bo to ja mam wszystko, tak? Dobra, myślę, że muszę coś wybrać, a ja to mam wszystko, bo po prostu 1, 2, 3, 4.
A, i to są czterech innych graczy, tylko przeciwko SI. No dobra. W sumie też niezły pomysł. Round 2 fight. Co jest? Halo? Ej, mój mnie uderzył chyba. Nice. Gdzie oni jeszcze są? Co tu się stało? Mogę coś mu zrobić? Go dobić czy coś? A ten to skąd on się tu wziął? Przewrócił mnie. To jest bot. Ale to też jest gracz. Samuraj. Zabiłem go. No spoko. Jak się tam życie... Mam zablokowane życie, nie mogę się zregenerować. Ale szczerze, to... Ta gra nie będzie chyba... Ona się nie przyjmie, mi się wydaje, jako multiplayer. W sensie... Tam niektórzy sobie... Poradzą, w sensie poradzą. Spodoba im się to, ale... Ale tak ogólnie to myślę, że... Wiele osób pogra w... Pogra w singla, bo słyszałem, że single ma być, dlatego w ogóle sprawdzam tę grę teraz. No tak to mi ją pewnie olał. Co tu się dzieje? No i dużo osób zagra w single i tam może trochę w multi zapomni o tej grze, tak mi się wydaje. O! Dobra. Zabił mnie. Zatrzymaj, żebyś... Nie, żeby się nie odradzać? Ja chcę się odrodzić. Żeby się szybciej odrodzić. Co ja teraz mam zrobić? Teraz obserwuję całą mapkę. Złotu ptaka. O kurna. Znów. Postacie. Zestaw ruchu, wyposażenie, opcje. Mogę jakoś odrodzić? Nie mogę nic zrobić. Co tu się robi? Jak to się robi w ogóle? Halo. Obserwacja, ale ja nie chcę obserwacji. Ja w ogóle jestem pierwszy. Więc who is the boss here? Zabija mnie. No fajnie, że mnie zabija, ale ja bym chciał się odrodzić, no. Halo. Czemu? Co się stało? Ty co, już teraz w ogóle nie będę mógł grać? Czy mnie to automatycznie wskrzesi, tak jak ich? Widok taktyczny. A tu może się ja... Nie wiem, co tu się dzieje? No jest 13 sekund, ja nie wiem, co się tu stało. Puśćcie mnie, ja chcę grać, halo. Runda druga porażka. No kurna, się odradzić nie mogłem, to porażka. Przecież to jest oczywiste. Dobra, chodź tu gnoju. No, no kurna, brokuj. Dobra. Nie. Tak się tu poprosi o wskrzeszenie. God damn. No zresztą szybko używał tych całych tych silnego ataku. Nie wiedziałem, co za bardzo mogę zrobić. No ale to jest typowa, nie moja gra. Ten typ gier. Chociaż
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że Ubisoft wydał grę, która jest w fazie beta, a działa lepiej i wygląda lepiej niż wszystkie inne ich gry. Nawet już końcowe produkty. Chociaż nie wiem, czy to jest w 100% Ubisoftu, no ale chyba tak, no bo to w sumie na Uplayu jest beta. Tak mi się wydaje, ale naprawdę wielki szacun. Bo gra wygląda bardzo ładnie i działa jeszcze lepiej. Dobra, gdzie mam kogo zabić? Jedynkę, chcę sprinta tutaj. O kurna, Usain Bolt. To znaczy, że jest heroiczny. Jak go mogę wskrzesić? Dzięki stary, nie ma sprawy. Zwycięstwo, easy. Easy game. Round 4. Kurna, no nie skupiłem się na nim. No, atakuj. Dobra, nie wiem, nie umiem w to grać. A może samurajowie są jacyś tacy, nie wiem, szybsi, lepsi, w ogóle. Kij tam ich wie. Co on dwóch zabił? Próbowano. Ale singla bym pograł. Singla bym tej gry zagrał. Ale w multi nie. O, dzięki stary. Jak się tutaj dziękuję? Komunikator to chyba nie. Runda piąta. Co tu się może... Dobra. Kurna. O, spadł. Ale gnój. Co za nubek. Czemu? Co się dzieje? Czemu mam to? Nie chcę tego. Co tu jest? Co ja tu mogę zrobić? Czy jakoś zrobiłem? Powinien wskrzesić. O kurna, nie wskrzeszę. Dobra. Chciałem wskrzesić, ale nie dałem rady. To 1-2. A to chyba to przegramy. Praszka. Byłem ostatni. No to przypadek. A, następna gra, poziom, jestem expa. O! 208. Nice. No spoko, ale myślę, że to będzie jedyny odcinek z tej bety, bo no tak mówię, no chciałem sprawdzić, jak gra działa, chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyło. A, natomiast jeżeli chodzi o
Jeżeli chodzi o samą tematykę tej gry, no to no tak średnio dla mnie. Wolałbym, żeby tak chodził Ghost Recon, ten cały Wildlands, jak ta gra, a wtedy na pewno dłużej pograł. Tak jak mówię, no to mnie trochę nudzi takie chodzenie tymi wikingami czy tym rycerzami i nawalanie, tak samo jak w Shivarli było. Ale singla bym zagrał. Dobra, znaczy to będzie ten, ale jeszcze możliwe, że się pojawi właśnie benchmark na takim sprzęcie jak ja, żeby sobie tam mógł ktoś zobaczyć, jak gra działa. Naprawdę pozytywne wrażenia z optymalizacji mam. No i tyle. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z innych gier. Trzymajcie się. Cześć.